Wenzel Kroyk-Dielman od dzieciństwa był panem swej woli i czynów. Wprawdzie ojciec naznaczył mu opiekuna, starego towarzysza broni i sąsiada majora Kopp i opiekunkę, ciotkę Dorę, ale opieka to była, pożal się Boże. Że fundusz nie zginął, zawdzięczał to tylko swemu ogromowi. Że wyrostek się nie zmarnował zupełnie, to było cudem opatrzności niebieskiej. Major Kopp i ciotka Dora zjeżdżali się niekiedy, opowiadali sobie okropne wybryki wychowańca, wznosili oczy i ręce do nieba, wzdychali, radzili i rozjeżdżali się do swych zajęć. Major do swych dóbr nad Renem, ciotka do modłów i ofiar nabożnych. Rady nie było żadnej. Wenzel dbał o nich tyle, co o popiół z cygara. Od dziecka położenie społeczne popchnęło go w sfery arystokracji. Kolegował z synami najwyższych rodów. Bawił się po salonach. Młodzieniaszka pięknego jak Apollo porwały kobiety. Zepsuły go do gruntu. Nie był nigdy dzieckiem, a młodym duszą może ledwie parę miesięcy. Cudem olbrzymich zdolności odbył szkoły i uniwersytet. Wstąpił do wojska. Z wojny francuskiej wyniósł żelazny krzyż i parę blizn. I wystąpił z czynnej służby. Nudziło go wszystko po pewnym czasie. Kariery nie szukał, celu nie miał w życiu, nie rozumiał potrzeby pracy. Był hulaką wielkoświatowym, pełnym form i delikatności. Pod maską króla salonów krył się cynik bez żadnych zasad, nie szanujący nikogo i niczego, lekceważący świat cały, dumny swą potęgą i magnetycznym urokiem. Należał do kilku klubów, miał przyjaciół, ile było młodzieży w stolicy. Kochały go wszystkie kobiety. Był najzupełniej z losu zadowolony. Major Kopp i ciocia Dora byli dlań nudną miksturą, jak się wyrażał. Słuchał ich rad i perswazji, jak się słucha brzęku owadów podczas siesty poobiedniej. Majora Kopp zagadywał pytaniem o owcach i winie. Ciotce znosił cukierki i płacił bez liku na misje jezuickie. Staruszkę jednak było trudniej ułagodzić. Żyjąc w stolicy, słyszała więcej niż major. Widziała mnóstwo podejrzanych osób i stosunków. Stare damy z arystokracji składały w jej łaskawe uszy wszystkie plotki i skandale obiegające Berlin z winy jej siostrzeńca. Ultramontańska jej dusza wezbrała zgrozą. Patrzała na Wenzla jak na lokatora piekieł. Mieszkanie jego obchodziła z daleka niby z Sodomę. Suszyła piątki, odprawiała dewocje, składała ofiary. Wszystko bezskutecznie. Hrabia nie miałby nigdy spokoju w domu, gdyby nie to, że ciotka przy całym zgorszeniu i zgrozie miała słabość dla swego chłopaka, jak go zawsze zwała. Za oczami była silną, w oczy oburzenie jej topniało, gniew niknął. Piękny panicz ogarnął i ją swym urokiem. Zresztą Kroyk-Dielman w życiu swym hulaszczym mało miał czasu i ochoty na stosunki z ciotką. Bytność jego we frontowym domu należała do wypadków nadzwyczajnych, witanych z zachwytem, wspomnianych bardzo długo. Robił swą obecnością łaskę staruszce. Był to więc dla niej radosny ranek, gdy lokaj oznajmił, że hrabia zaprasza się do niej na kawę. Zakrzątnęła się żywo, by go ugościć, rozpędziła całą służbę. Nie mogła dobrać ciast i zakąsek. Nie przeczuwała, że jej chłopaka zbudzili tak wcześnie dwaj sekundanci z warunkami pojedynku. Urban przygotowywał broń. Wenzel po odejściu kolegów coś pisał przy biurku, gwiżdżąc wojskową pobudkę. Czuł się w obowiązku pożegnania opiekunki. Na odchodnym zawołał lokaja. Idź na Friedrichstrasse numer 5 koło skweru. Weź listę lokatorów. Wywiedz się u stróża o młodą damę, która dzisiejszej nocy wychodziła na miasto. Rozumiesz? Każ przy tym założyć konie, a list ten oddaj hrabiemu Michałowi Szyniś. Jeżeli ktoś się zjawi, uwiadomisz mnie u pani. Verstanden? Zu Befehl, Herr Graf. Wenzel się ubrał i zszedł do ciotki. Pojedynek był naznaczony na poobiedzie w lasku o parę stacji za stolicą.
Było zaledwie czasu na śniadanie i parę wizyt. Ciotka Dorota przyjęła swego jawnogrzesznika w swym saloniku, ucałowała go w głowę i oczy, posadziła u zastawionego stołu. Położył przed nią list. Przez pomyłkę znalazł się u mnie. Poznaję pismo majora. Ta częsta korespondencja, ciociu, mocno się wydaje podejrzana, rzekł śmiejąc się. Żartuj z dwóch. Pisujemy o tobie, chłopaku. Jedz tymczasem. Bardzo mi się rada. Co to ciocia haftuje tak zawzięcie? Oczy trzeba stracić nad taką dłubaniną. To Panu Bogu na chwałę. Stuła na twój ślub, chłopaku. Jestem pośpiech gorączkowy. Zbutwieje cioci robota. Szkoda. Panna Dora von Eschenbach wzniosła do sufitu spiczasty nos i szkła okularów i westchnęła żałośnie. Wencel popił ten srogi wyrok na stółem łykiem kawy i zaśmiał się. To westchnienie, ciociu, było brzemienne krytyką i potępieniem. Czego cioci się chce? Towarzystwa jakiej książęcej Peroneli, niby mojej żony? Niech ciocia sobie wypisze tuzin dam próżniaczek do kompanii. A może ciocia lubi dzieci? Możemy z misji sprowadzić parę chińskich bachorów. Obejdzie się to wszystko bez współudziału mej osoby. Wencel, Wencel, żartujesz ze świętych rzeczy. Każdy porządny człowiek musi się ożenić. Każdy porządny człowiek powinien unikać poufałości z kobietami, nieprawdaż, ciociu? No tak, zapewne są grzechy. No, z tego wynikające. Słyszałem o tym. Otóż ja nie chcę mieć grzesznych stosunków. Nie chcę się starać, oświadczać, bo to, widzicie, cię doprowadza do uścisku dłoni, do gorących spojrzeń, do pocałunków. Ergo, ja się boję żenić, bo to niemoralne. Miał minę mistyczno zgorszoną. Ciotka Dorota pokręciła głową. Ach, Boże! Wystchnęła znowu. No, zamiast wdychać, proszę zajrzeć do listu majora. O żeniaczce nie warto myśleć, bo ja się pojedynkuję za parę godzin i może być kaput. Co? Ty? Jezusie Mario, znowu? Co miesiąc się bijesz? Ach, ja nieszczęśliwa. Co to będzie? Co to będzie? Nic nie będzie. Na co ciocia wzywa imienia boskiego nadaremno? Wszakże mnie baran na rzeź. Czy mogę zapalić papierosa? Nic nie odrzekła, bo zanosiła się od płaczu, lamentując przerywanym głosem. Hrabia pokiwał głową. Otóż macie kobiety. I ciocia chce, żebym jeszcze drugą sprowadził do duetu. Jedna po siostrzeńcu, druga po mężu. Ładny koncert. Staruszka z żałości rozgniewała się. Tak, tak, kobiety. Gadaj to komu innemu. Masz mnie za tak naiwną. Wiem wszystko. Może to nie o jedną z tych bezecnic stawiasz życie na kartę. Gdzie gromy niebieskie na te szkaradnice, magdaleny, samarytanki? Czemu ich nie pławią i nie palą, nie piętnują żelazem? Sodoma, Gomorra! Pamiętasz, nie ożenisz, nie będziesz domu pilnował. Okropność! Zabiją cię! Ciocia mnie ma za niepospolitego gamonia. Nie myślę ginąć za byle co. Ale kiedy ciocia mi wymyśla, zmykam. Sądziłem, że znajdę pochwałę i zachętę, a tu łzy. Fe, ciociu, c'est mauvais genre. Wstał i pochylił się nad jej ręką. No, zgoda? Proszę się rozchmurzyć. Bije się nie o żadną samarytankę, jak to ciocia nazywa, ale o to, że Wilhelm Wartheim nazwał mnie metysem i polskim warchołem. Co, jest racja? Za to go rozpłatam jak szczupaka, daję słowo honoru. Niech ciocia spyta kapitana Asenberg, jak się fechtuje. To zabawka dla mnie. Staruszka otarła łzy i spojrzała mu w oczy. Gdy twój ojciec, świeć Panie jego duszy, powziął ten szalony projekt, jam go błagała na klęczkach, by zaniechał. Nic nie pomogło. Oczarowali go w Polsce. To kraj w pół dziki. Mają tam gusła, rzucają uroki, dają pić zioła jakieś.
Słyszałam o tym od poważnych ludzi. Czarna magia, szatańskie sprawki. Szatan opętał biednego Ralfa. Przeczuwałam nieszczęście, spełniło się. Ty pokutujesz. Ach, te Polki, major Kup zawsze mi powtarza. Węclowi nikt nie ufa. Boją się go sprzeniewierzenia i odstępstwa. Dlatego nie wzywają go na żadną posadę. Obserwują go i czekają. Żebyś się ożenił z córką księcia, ha, nieufność by znikła. Ciocia Dora jak zając po wielu kluczach wróciła do punktu, skąd wyszła. Nie boję się polskich czarów, odparł hrabia marszcząc brwi. Nie pójdę śladem ojca. Co zaś do posad, jeśli mi przyjdzie ochota, nie ja, ale rząd będzie mnie prosił. O to może ciocia być spokojna. Więc pojedynek nieodwołalny, szepnęła. Obydwaj nie należymy do tchórzów. W tej chwili otworzyły się drzwi salonu. Zajrzała posępna twarz Urbana. Konie podane. Co? Już jedziesz? O Boże, jakże mi straszno. Weź kaplerzyk na piersi, chłopaku. Będę się cały dzień modliła za ciebie. Dziękuję. Nic mi nie będzie. Dziś wieczorem przyjdę do cioci na herbatę. Do widzenia. Za drzwiami roześmiał się jak szalony. Co prawda wolę pożegnanie z Aurorą. Ta mi dopiero da szkaplerzyk. Zamruczał potem, zbiegł szybko na dół, zatrzymał się, zwrócił się do lokaja i spytał lakonicznie. Nun? Urban się wyprostował jak we froncie. Kamienica przechodnia, na dwie ulice. Stróż spał noc całą. Nikogo nie widział. Oto spis lokatorów. Zum Teufel, co dalej? Baron Szenajś czeka na pana hrabiego. Weź szpadę i ruszaj na kolej. Bierz bilety na stację Kirchmühl i czekaj na mnie. Słucham. Baron Szenajś, kolega i przyjaciel Węcra, przybył dość zdziwiony nagłym wezwaniem. Pewnie się bijesz, zawołał na wstępie. O, jakbyś zgadł. O co? Ja, o moją piętę Achillesową, wel polską. Z kim? Z Wilhelmem. Głupstwa. Wil pewnie był pijany, a ty, wiadomo, szukasz wrażeń. Czemuż mnie ominął na sekundanta, wiesz, to obraza. Ty, poważny dyplomata, dałbyś jeszcze nosa od kanclerza. Zresztą, taki pojedynek. Jakbym z tą szafą wojował, psie. Szenajś pokręcił głową. Co prawda, tych pojedynków trochę za gęsto. Jesteś strasznie drażliwy, Węcel. Na twoim miejscu ja bym dla zatkania gęby natrętom wszedł do izby i urządził co dzień ruladę z Polaków. Masz porywającą wymowę. Ba, przy śpiewie, winie i kobietach. Ale nie w waszym sejmie. Ba, co tam za dudy. Ha. To urządź krucjatę na Poznań. A do diabła z konceptami. Powiedz choć raz co rozsądnego. Wstąp do służby. A na przykład do jakiej? Do dyplomacji. Jesteś na to stworzony. Skąd ten pewnik? Zaśmiał się Kroy Dulman. Wyznaję, że to nie moje spostrzeżenie, ale Herberta. Wczoraj była mowa o ambasadorach u ministra W. Stary, jak go znasz, facecista. Poseł, powiada, powinien grać zawsze rolę kochanka. Kto się zna na galanterii i miłości, ten będzie doskonałym ambasadorem. A na to Herbert. Poślijcie do Francji Węcla do Kroy Dilmen. Nie będzie strachu o Alzację i miliardy. On wam Galię w różę uwięcioną przyprowadzi do stóp. Dacie mu za to zamiast pensji i orderu kotylion z paryżanek. Śmiano się z tego cały wieczór. Tak, Herbert radby mnie się pozbyć z Berlina. Nie sądzę, iż przede wszystkim z jednego pałacu Berlina. Biedczysko schnie z zawiści. Kroy Dilmen ruszył ramionami. No, zawsze ma gust na cudze. Póki wolne i nieogłaskane, milczy. Wy kto wyróżni i zdobędzie, wydziera włosy i szaleje. Z taką taktyką niedaleko zajedzie.
On mnie ambasadorem. A ja jego zrobiłbym wielkorządcą australijskich kolonii. Niech obdziera ludożerców. Spojrzał na zegarek i poruszył się niespokojnie. Otóż, Michel, chciałem cię prosić, abyś na wypadek jakiej katastrofy ze mną popalił papiery w tym biurku, co do jednego, no bo widzisz... Widzę, że ci bardzo pilnie się mnie pozbyć, Sumhenka. Te pamiątki nie zginą, i ty także, bądź spokojny. Kręcisz się jak fryga. No, cóż chcesz, boję się spóźnić na pojedynek. Pojedynek, ale bez sekundantów. No, ambasadorze, ruszaj. Przyjdę wieczorem powitać cię jako zwycięzcę. Bywaj zdrów. Po chwili sławne na cały Berlin taranty hrabiego stały u bramy hrabiny Aurory. Ciocia Dorota odprawiała koronkę, a piękna pani mówiła cała wzburzona. Wiesz, jeżeli ten błazen cię zadraśnie, to ja mu zrobię coś okropnego. Ja... Wypowiesz mu swój dom, podchwycił hrabia. Wypowiem! Potwierdziła energicznie, jakby mówiła, poćwiartuję go żywcem. Szyderczy grymas przeszedł twarz wędzla. Za taką ofiarę, mój skarbie, zachowam dla ciebie dozgonną wdzięczność, rzekł z całym przejęciem. Dopiero w drodze do Kirschil pozwolił sobie w myśli na krytyczną uwagę. Ciekawym, co by Lidia zrobiła okropnego Wilhelmowi w razie mego zadraśnięcia? Pewnie pokazałaby mu język. No, już to te damy nie bywają rozrzutne w pamięci o pokonanych. Trzeba imponować albo nie istnieć. Więc imponujmy. Nie udało mu się tak, jak sobie tego życzył. Obu przeciwników rannych odwieziono do domu. Baron miał przebite ramię i rozcięty szpetnie prawy bok. Wenzel dostał cięcie przez głowę. Bił się jeszcze, ale krew mu zalała oczy, a przeciwnik omdlał. Obwołano hrabiego zwycięzcą. Nędzny to był triumf. Szpada rozpłatała mu głowę i czoło do czaszki. Szenajś zastał go w szponach trzech chirurgów. Kłócili się po łacinie. Musi być znak, wołał jeden. Nie będzie przy zimnych okładach, przeczyli dwaj drudzy. Tu pacjent wmieszał się do rozmowy. Albo będzie, albo nie będzie. To się zobaczy przy końcu. Tymczasem róbcie początek, panowie. Rozsądne zdanie, potwierdził najstarszy medyk, przyjaciel domu hrabiego, zabierając się do roboty. Szenajś powitał bohatera uśmiechem. Przyszedłem palić owe dokumenty, rzekł wesoło. Czy ci nie wstyd dać się opiętnować? Odbiję się na Asenbergu. Nie nauczył mnie jednego pchnięcia. Osioł. Przy twym amatorstwie ufam, że się z czasem wykształcisz. Co to za szczerba? Będzie miał szramy na całe życie. Nie będzie przy użyciu zimnej wody, poczęli wołać medycy. Staremu doktorowi Voss drgnęła ręka z irytacji. Wenzel skrzywił się z bólu. Czego się gapisz? Krzyknął na Urbana. Idź i uspokój panią we frontowym domu. Jaką panią? Zagadnął, udając naiwnego śmiech. Ciocia Dora spędziła dzień we łzach i modlitwie. Gdy kareta wróciła z dworca i zatrzymała się u lewego skrzydła, a do niej nikt nie przychodził, przemogła wstręt, jaki czuła do tej części domu i zbiegła sama po nowiny. Wszystkie drzwi zastała otworem, służba była w ruchu, dotarła niepostrzeżona aż do sypialni. Ujrzała swego chłopaka w pokrwawionej koszuli, wokoło krwawe szmaty, nad nim trzech rzeźników i Urbana, bladego jak ściana. Tylko Szenajś rozparty w fotelu kiwał się tu i tam gwiżdżąc, a sam ranny dowcipkował po swojemu. Staruszka już miała wejść, już podniosła nogę, gdy ją przykuł do podłogi żartobliwy głos barona. Doktorze! Zacerujcie gładko, żeby piękne usta nie obraziły się na szramach. Ciocia Dora zatuliła uszy dłońmi i uciekła z tego piekła. W takiej chwili taka mowa o czasy, o młodzieży.
Chwilę potem Urban ją uspokoił ze strony hrabiego, ale ona nie zdecydowała się na potwórne odwiedziny. Miała dosyć próby. Stary doktor postawił na swoim. Szrama została pomimo zimnej wody i innych sposobów. Rozcinała czoło wyraźną poprzeczną bruzdą. Honor swój niemiecki opłacił Wenzel, a może piękne oczy nieznajomej dziewczyny dały mu zręczność i siłę. Miał pamiątkę po owej burzliwej nocy. Klął ją w duchu, gdy wreszcie wygojony stroił się pewnego wieczora do teatru. Doktor Voss zjechał się na zły humor, a nie wiedząc o tym, począł burczeć wybryki. W rezultacie pokłócili się okropnie. Medyk z całą flegmą, Wenzel z ogniem, wcale nie germańskim. Voss potarł swą górną wargę, co robił zawsze, gdy miał ważne zdanie, i rzekł: pan hrabia jest niecierpliwy, nierozsądny i nielogiczny. Typowy Słowianin. Tego było za wiele. Kroj Dilmen skoczył, jakby skorpiona nadeptał. Kroj z Doner Weter! Zaklął jak drabin. Jak mi pan jeszcze pichniesz słowo? To co? Prawił spokojnie medyk. Ja się bić nie umiem, a spostrzeżenie fizjologiczne nie jest przecież obrazą. Pan hrabia rodzi się z Polki, to pewnik. Że ród matki wpływa bardzo silnie na dzieci, to drugi pewnik. A że pan bardzo do matki podobny, to trzeci. Dixie. A ja, Dixie, że wasze fizjologie to brednie, a wy sami stado wariatów. Jestem Niemiec i basta. Po ojcu, prawdopodobnie. Jak to prawdopodobnie? Krzyknął młody człowiek, czerwieniąc z pasji. Śmiesz o mojej matce mówić podobny frazes? Mówię. Prawdopodobnie, bo pani hrabina była Polką, a tamte kobiety są do prawdy podobne. Nasze damy to co innego. Żeby na przykład hrabina Karolach miała syna, powiedziałbym... Daj mi spokój z hrabiną Karolat! Jestem ciekawy tego, co powiesz, przerwał niecierpliwie hrabia. Idę do teatru. Zeszpeciłeś mnie na wieki, a teraz sprawisz brednie, które ci tylko dlatego darowuję, żeś stary. Niech piekło pochłonie chirurgii z wami razem, naturalnie. Urban, konie! W teatrze piękny panicz w krzesłach i piękna pani w loży zamienili krótkie, ale wymowne spojrzenia. Nie było na nic więcej czasu, ale koledzy wzięli w swój środek Wenzla. Układano kolację z aktorkami. Dopiero w antrakcie hrabina Aurora zwróciła swój śliczny profil do drzwi loży i powitała wchodzącego uśmiechem syreny. Tysiące oczu patrzyło na nich, więc on się ukłonił głęboko i usiadł naprzeciw niej. Nie wyglądamy tak niewinnie, jak stary radca z sędziwą ochmistrzynią dworu, zrobił półgłosem uwagę Wenzel. Wąsże, upomniała go za koncept. Czy wiesz, że ci ładnie z tą blizną? Robe le frais. Ale bić się nie było o co, doprawdy. Wiesz, ja bardzo lubię Polaków. Jakby znała choć jednego. No, chociażby te, przez pół. Rzucił się niecierpliwie. Znowu, ja się dziś wścieknę chyba. Ja nie jestem, nie będę i nie chcę być Polakiem. Co się ludziom dzieje? Sprzysięgi się mnie torturować. To się nie broń. Jeśli chcesz, żeby ci dali spokój. Le grand malheur. Pogadają i ucichną. A jak będziesz się afiszował Niemczyzną, to ci na złość będą dowodzili, żeś Polak z krwi i kości. Pierwszy raz i zapewne jedyny zrobiła hrabina Aurora tak trafną uwagę. Ale to nie rozmarszczyło czoła młodego człowieka. Nie znalazł dla niej uśmiechu. Gryzł niecierpliwie wąsy i kręcił brodę. Trąciła go nieznacznie pantofelkiem. Powiem ci coś niemiłego, jeśli mnie nie będziesz bawił. Patrz, ty specjalista od ładnych twarzyczek, kto to nowy w loży naprzeciw? Co za pyszne opale. Mówią, że to kamienie qui portant malheur. Znasz tę damę? Hrabia machinalnie podniósł oczy, spojrzał we wskazanym kierunku i aż się cofnął z podziwu. Dama w opalach. Nie był to nikt inny, tylko jego nieznajoma.
Ruch nie uszedł oka hrabiny. Ach, come to comfort, rzekła z dąsem. O, nie wiedziałaś o tym? Spytał z lekką ironią. Monstre, trąciła go znowu pantofelkiem. Znasz tę damę? Skąd ona? Sabino. Gdzie to jest? Na prowincji? We Włoszech? Gdzieś tam blisko. Nie pamiętam. Opędzał się od pytań, a oczu nie spuszczał z loży naprzeciw. Nieznajoma nie była sama. Towarzyszyło jej dwóch mężczyzn. Jeden stary, siwy, drugi młody, blondynek z jeżowatą czupryną i swawolną w oczach. Rozmawiali z sobą poufale i o dziwo obywatelka Spartańskiej Republiki uśmiechała się lekko niekiedy, a chłopcu iskrzyły się do niej źrenice i co chwila błyskały białe zęby w serdecznej, ochoczej wesołości. Wenzel Kroyd-Dillmann wciąż patrzał, znosząc obojętnie irpertynencję obrażonej hrabiny. Tupała nóżkami z wściekłości. Tu jeden grosier te horrible. Idź przynieś mi cukierków. Nie połykaj jej oczami. Nie puszczę cię. Nie masz prawa tam iść, rozumiesz? Nie pozwalam. Tam nie ma miejsca dla ciebie, ten blondynek. Auroro, szepnął z wyrzutem. Gdzieś ją poznał. Mów, że też tobie żadna nie ujdzie. Ach, wpakowałabym cię z przyjemnością na statek admiralski z zakazem odwiedzania portów. Co to za jedna? Obywatelka Rzeczpospolitej San Marino. Ty jest stupid. Z tą twoją Rzeczpospolitą. Cóż robić? Nie mogę cię lepiej objaśnić, bo sam więcej nie wiem. A ja ci mówię, że to nie żadne San Marino. To jest niezawodnie ktoś z Polski. Ceslav, on leur type part. Wiesz, ona nawet do ciebie podobna. Nareszcie znalazła hrabina sposób na swego kochanka. Spojrzał na nią piorunującym wzrokiem, wziął kapelusz, ukłonił się i wyszedł. Była pewna, że już nie spojrzy na lożę. Po chwili ujrzała go w krzesłach. Istotnie nie patrzył ani na prawo, ani na lewo, lecz na scenę. Zdawał się zajęty jedynie sztuką. W drugim antrakcie przysłał jej stosy cukrów. Sam poszedł na cygaro z kolegami. Nie wspomniał o damie w opalach, ale inni już ją spostrzegli. Alzatka, zdecydował Herbert. Mniejsza skąd, ale piękna. Co za szyk królewski. Wertheima nie było, leczył się jeszcze, więc Wenzel ze swą znajomością się nie pochwalił. Co prawda nie było tak bardzo czym. Przypuszczenie Herberta uderzyło go. Byłeś w Alzacji? Zagadnął. 2 miesiące z komisją rewizyjną. Rewidowałeś. Wtrącił po swojemu półgębkiem Michael von Schönes. W głowie Wenzla tworzył się awanturniczy projekt. Odszukać ją, poznać się i rzucić w oczy kolegów Cezarowym Veni, Vidi, Vici. Z natrenu do Alzacji był krok jeden, a reszta fraszki. No, za pół roku ona będzie moja, rzekł lekceważąco. Herbert natychmiast nadstawił uszu, chwytał w lot każdą inicjatywę. Albo moja, zawołał. Nie, poprawił Wenzel, moja albo niczyja. Pari? Zgoda, o co? O twego szerza. I o twego Fingala. A ja trzymam, że obaj zjecie po mydełku, odezwał się Szymeś. Stawiam swoją czwórkę, zabiorę waszego skerca i osjanowego bohatera, a jutro każę zacząć rozszerzać stajnie. Skąd ta pewność, Michel? Popatrzcie jej w oczy, to się dowiecie. No, idę do hrabiny Aurory z wizytą. Będę pocieszał. Albo jej trzeba pociech, zagadnął łakomie Herbert, jak zawsze gotów korzystać z cudzego projektu. Oj, bardzo. Wielka burza opadła fregatę admiralską koło ziemi ognistej. To i ja pójdę z tobą. Po skończonej sztuce Wenzel z Herbertem spotkali się na chodniku przed teatrem. No i co, widziałeś, dokąd pojechała?
zagadnął Croy Dillman. Wiesz, nie. Byłem zajęty. Nie uważałem. Obydwaj okłamywali się bezczelnie. Śledzili piękną nieznajomą, ale im uszła w tłumie i znikła. Była to dla Herberta pierwsza, dla naszego bohatera druga porażka. Nie zwątpił jednak o sobie, ruszając z dobrą miną do restauracji. Bankiet przeciągnął się do rana.